byłem małym chłopakiem, rodzice zabrali mnie kiedyś na skrzydło. A po co? Tu nic nie ma. Tylko skały, karki i pieczone wodorosty. Dla dzieciaka to frajda pływać łódką z rybakami. Pamiętam na pewno. Nie strzelać! To wiedźmin! Rozkaz cesarza! Nie strzelać! Wiedźmin! Co za przemiła niespodzianka. Dziękuję za ciepłe powitanie, wasza wysokość. Mamy wojnę, jakbyś nie zauważył. Zauważyłem. Dym płonących chat widać z daleka. Czego chcesz? Fringilli Vigo. Podobno obiecałeś Yennefer, że ją uwolnisz. Wiem, że jesteś teraz bardzo zajętym człowiekiem. Więc mam tu list, który powinien odświeżyć ci pamięć w kwestii loży. Nawet uprzejme prośby Yennefer brzmią jak groźba. Zawsze mi się to w niej podobało. Dobrze. Niech będzie. Naprawdę jesteś gotów im wybaczyć? Amnestia za pomoc? Dotrzymam umowy, którą zawarłem z Yennefer. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Nie muszę. Pora już na mnie. Pierwszy raz się zgadzamy. Straż, przyprowadzić Fringilla Vigo. Możecie jej zdjąć obrączki z Dwimertu. Z tego, co słyszałem, nie muszę was sobie przedstawiać. Żegnam. Fringilla, długo się nie widzieliśmy. Reszta czarodziejek jest w Ginwel, przy Artskellig. Możemy wziąć łódź i... Żygam już łodziami. A ja teleportami, ale niech ci będzie. Chodźmy. Filipa, jak miło cię widzieć. No, dość z tego. Fringilla, będziemy musiały porozmawiać. Aha. Ta-d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 a-